Witajcie, bracia. Dzisiaj przechodzimy do kulminacyjnej części całej Eucharystii, czyli do modlitwy eucharystycznej. Tak jak już to mówiłem we wcześniejszych filmach, podczas mszy świętej nie ma części ważniejszych i mniej ważnych. Nie możemy powiedzieć, że liturgia eucharystyczna jest ważniejsza albo mniej ważna od liturgii słowa, ale na pewno modlitwa eucharystyczna jest częścią kulminacyjną całej mszy świętej. Jeżeli chodzi o samą modlitwę eucharystyczną, to ja mam z nią takie doświadczenie, że przez długi czas sprawiała mi duży problem. Pamiętam, jak byłem młodym ministrantem, lektorem i zwłaszcza podczas uroczystych mszy świętych na Wielki Czwartek czy Wielką Sobotę, kiedy wszystkie te nowe, dodatkowe symbole związane z tymi tajemnicami już były, dochodziliśmy do modlitwy eucharystycznej, to był taki moment: okej, teraz już wszystko idzie po staremu, już nic ciekawego więcej się nie wydarzy. Tak? Gdzieś ta modlitwa eucharystyczna jest taka, była dla mnie taka spowszedniała, a przy okazji była takim czasem, gdzie najczęściej te myśli mi uciekały. Głównie dlatego, że nasz współudział, nasz udział w modlitwie eucharystycznej jest ograniczony do minimum w porównaniu do tego, jaką część wypowiada tutaj kapłan. Wynika to z tego, że modlitwa eucharystyczna jest modlitwą kapłana wypowiadaną w imieniu całego ludu Bożego. I jest niezwykle ważne, żebyśmy właśnie zgłębiali te tajemnice, żebyśmy wchodzili głęboko w treść tych słów, które wypowiada kapłan, ponieważ on wypowiada je w naszym imieniu. Powinniśmy włączyć się duchowo w to, co mówi kapłan. Powinniśmy też trochę intelektem swoim starać się pojąć to, co się dzieje, żebyśmy bardziej świadomie mogli w tej modlitwie eucharystycznej uczestniczyć. Mimo tego, że nasz udział ogranicza się tylko do dialogu na początku i do trzech aklamacji, o których sobie dzisiaj powiemy. Ponieważ temat modlitwy eucharystycznej jest bardzo bogaty, dzisiaj chciałbym powiedzieć o układzie modlitwy eucharystycznej, o tym, z czego się składa po kolei i o samym bogactwie form modlitwy eucharystycznej. Więc modlitwa eucharystyczna zaczyna się od prefacji, która następuje bezpośrednio po przygotowaniu darów. Prefacja, czyli modlitwa zaczynająca się od dialogu kapłana z ludem, dialogu Pan z Wami i z Duchem Twoim. O tym dialogu już kilkukrotnie mówiliśmy, więc wiemy, o co w nim chodzi, ale sama prefacja jest o tyle istotna, że jest to modlitwa dziękczynna. Modlitwa eucharystyczna zaczyna się od dziękczynienia. Piękna intuicja Kościoła, który pokazuje nam po raz kolejny, jak powinna wyglądać ta idealna forma naszej modlitwy. Tak jak podczas hymnu Chwała na Wysokości Bogu, wychodzimy od dziękczynienia, przejdziemy potem przez uwielbienie tajemnicy wiary, przez wyznanie tajemnicy wiary i dochodzimy do prośby, która jest na końcu modlitwy eucharystycznej. Jak wiele możemy nauczyć się, zainspirować się w kontekście swojej osobistej modlitwy. Po prefacji następuje aklamacja święty, święty, święty. Aklamacja, czyli właśnie nasz udział w modlitwie eucharystycznej, taki bardziej aktywny. Śpiew święty, święty wywodzi się z Pisma Świętego i jest to połączenie wizji Izajasza, który miał wizję nieba, oraz okrzyków, które wydawali ludzie podczas wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Ten śpiew święty, święty, święty ma nas, można powiedzieć, łączyć z tą liturgią niebiańską, która ma miejsce w niebie. Ma nas łączyć z tą naszą liturgią, która odbywa się tu i teraz, ma połączyć z tą, która odbywa się przed tronem Najwyższego. Więc bardzo głęboka też taka teologiczna tajemnica tej modlitwy, która pokazuje nam komunię świętych,
komunię, czyli tą jedność całego Kościoła, nie tylko tu na ziemi, ale również Kościoła w niebie. Po aklamacji Święty, Święty przechodzimy do epiklezy. Epikleza, czyli wezwanie Ducha Świętego, aby to Jego mocą dokonało się przeistoczenie. Bardzo ważna modlitwa, bardzo ważna część modlitwy eucharystycznej, gdzie wzywamy obecności Ducha Świętego, w trakcie której kapłan niejako też ogłasza nam, że to mocą Ducha Świętego będzie działo się to, co wydarzy się tutaj zaraz przy ołtarzu. Kapłan, może powiedzieć, jest wyjątkowym, ale jednak tylko uczestnikiem tej liturgii, tak jak my. A wszystko to, co się będzie działo, dzieje się mocą Ducha Świętego. Przemienienie chleba i wina w ciało i krew Chrystusa. Potem jest narracja o ustanowieniu Eucharystii, przeistoczenie i po nim następuje druga aklamacja. Aklamacja, podczas której my wyznajemy wiarę w to, co się wydarzyło. Wyznajemy wiarę w śmierć, zmartwychwstanie i w to, że wierzymy, że Chrystus ponownie przyjdzie na świat. Czyli mamy drugą aklamację, drugi nasz udział w modlitwie eucharystycznej.